Witam Państwa ze zgrupowania reprezentacji Polski w austriackim Lienz. Bohaterowie są zmęczeni. Po wtorkowym zwycięstwie 1-0 z Łotwą trwa rozbieganie zamknięte dla nas dziennikarzy, więc ja postanowiłem zapytać o ocenę tamtego meczu kolegów dziennikarzy akredytowanych na zgrupowaniu. Przemysław Rudzki, dziennikarz Faktu i komentator Kanału Plus, Robert Błoński, Sport.pl, Gazeta Wyborcza. Panowie, kto wczoraj zagrał dobrze, kto zagrał źle, czy ktoś pogrzebał swoje szanse wyjazdu na Euro 2012? Przede wszystkim ja się zgadzam z tym, co powiedział wczoraj Robert Lewandowski, który twierdzi, że te mecze, które są rozgrywane przed Euro 2012, nijak nie będą się mieć do tego, co czeka nas, począwszy od 8 czerwca i w zasadzie to spotkanie takie było. Wiemy dobrze, że w tym meczu grało tak naprawdę dwóch, może góra trzech piłkarzy, którzy mają jakąkolwiek szansę wystąpić w meczu z Grecją i myślę, że jeśli miałbym kogoś wyróżnić, to na pewno podobał mi się Marcin Wasilewski, bo wypełnił swoje zadania w defensywie i zagrał też w swoim stylu w ofensywie, miał dwie dobre sytuacje do zdobycia bramki. Podobał mi się wczoraj Polański, który też uważam, że wywiązał się ze swoich zadań. No i niestety w pierwszej połowie najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski był Łukasz Fabiański, a chyba tego nie oczekiwaliśmy po meczu z Łotwą, natomiast jeśli chodzi o tych piłkarzy, którzy zawiedli, to na pewno zawiódł Benisz. Widać, że on nie grał i jest jakiś ociężały, ospały. To w ogóle nie jest ten piłkarz, którego oglądaliśmy na początku jego przygody z kadrą. Rozczarował mnie także Adrian Mierzejewski, nie wyglądał zbyt dobrze. Kamil Grosicki, dobra, fajna asysta do Artura Sobiecha, natomiast też no nie wyglądał tak dobrze jak na tle tego czwartoligowego rywala, bo tutaj robił właściwie co chciał na boisku. Przemek nie wymienił jednego piłkarza, który moim zdaniem pogrzebał swoje szanse na Mistrzostwo Europy. To środkowy obrońca Polonii Warszawa Tomasz Jodłowiec, który zagrał bardzo słabo, który popełnił błędy takie, że w 64 minucie trener Franciszek Smuda zdjął go z boiska po kolejnym nieudanym zagraniu. No i myślę, że jego kosztem 20-letni Marcin Kamiński pojedzie na Euro. Nie zgadzam się z Przemkiem, że Eugen Polański zagrał bardzo dobry mecz, zagrał bardzo słabo, tak jak Adam Matuszczyk, jeden z rubieńców trenera i to też jest kolejna, oczywiście bez Polańskiego kadry sobie nie wyobrażam, natomiast już bez Matuszczyka, tak, to kolejny zawodnik, który nic nie wniósł do zespołu, grał na nie swojej pozycji, bo za napastnikiem i to są takie najsłabsze ogniwa tego spotkania. Natomiast ono wyłoniło po prostu to, że trener Smuda nie pomylił się przy selekcji i najlepsi siedzieli na trybunach, czyli piłkarze, którzy 8 czerwca wybiegną na mecz z Grecją. Tam trzeba opatrywać naszych atutów. Rzeczywiście Marcin Wasilewski był najlepszy na boisku, co jeszcze ważne dla trenera Smudy, nie popełnił ani jednego głupiego faulu. W ogóle chyba jedno tylko takie drobne przewinienie miał w meczu. No chociaż sprawdził Łukasza Fabiańskiego. No tak, ale w pewnym momencie Wasilewski był liderem zespołu i absolutnie wyrastał ponad resztę zespołu i zgadzam się, że to była taka najjaśniejsza postać spotkania i trzeci występ w roli środkowego obrońcy w reprezentacji Polski za kadencji selekcjonera i trzeci raz kadra nie traci gola, wcześniej z Białorusią i Portugalią, teraz z Łotwą, także Wasilewski obok Perkisa to jest para na Euro. Nie powiedzieliście ani słowa o Pawle Broszku, który chyba też był jednym z tych, który zawiódł. Macie wrażenie, że Artur Sobiech tym golem przesunął się w górę w castingu na zastępcę Roberta Lewandowskiego? Myślę, że ten gol może mieć duże znaczenie, o ile sam mecz, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie miał jakiegoś wielkiego ładunku emocji i nie był tak bardzo ważny, to w pewnych aspektach on był istotny, bo na przykład rozmawiałem dwa dni przed tym spotkaniem z trenerem napastników Tomaszem Frankowskim, no i on powiedział takie zdanie, że chce zobaczyć, jak napastnicy to, co robią na treningach, przełożą w meczach. I myślę, że napastnik jest zawsze rozliczany z goli, tak? I więc jeżeli Paweł Broszek dostał jakąś tam większą część czasu na to, by strzelić gola i Polska grała naprawdę, zagrała parę fajnych kombinacyjnych ataków w pierwszej połowie i była okazja do tego, by tę bramkę zdobyć, a jednak mimo tego nie udało się jemu gola strzelić, a pojawia się na boisku na krótszy okres czasu, chociaż i tak bardzo zadowolony, że tego czasu dostał więcej niż w poprzednich występach, Artur Sobiech strzela gola, no z tego będzie rozliczany. Myślę, że Artur Sobiech w tej chwili, jak tak patrzę na tych dwóch napastników, to że on ma trochę większą pewność siebie, że ta pewność z niego emanuje. Powiedział, że to posadzenie na ławce rezerwowych tylko go rozzłościło, taką wywołał sportową złość i chciał udowodnić, że trener się pomylił. Paweł Broszek, który
No jeszcze kilka lat temu był o lata świetlne przed innymi napastnikami w Polsce, jak to powiedział kiedyś Włodzimierz Dubański, chodził w zupełnie innej wadze. Wydawało się, że świat leży u jego stóp, że zaraz pójdzie do jakiegoś bardzo silnego klubu. Dzisiaj jest ewidentnie na takiej drodze wstecznej i ciężko w tak krótkim okresie czasu przed rozpoczęciem Euro będzie mu się pozbierać, tak mi się przynajmniej wydaje. Przemek wspomniał o Kamilu Grosickim. Czy twoim zdaniem on tym występem i tą asystą sobie zapewnił miejsce w wyjściowym składzie przeciwko Grekom, czy Smuda będzie się chciał jeszcze przyjrzeć, nie wiem, Rybusowi? No nie, to nie był dobry występ Kamila Grosickiego. Oczywiście miał to, czego mu do tej pory w reprezentacji brakowało, czyli asyst, bo 11 meczów bez gola i bez asysty w reprezentacji to słaby wynik jak na skrzydłowego, który ma możliwości, który ma za sobą fantastyczny półtora roku w lidze tureckiej, w Sivasporze, teraz jest blisko przejścia do Galatasaray Stambuł, ale w tym meczu zawiódł. Tu przyjmuję tłumaczenie trenera Smudy, że po prostu był przemęczony i no, czuł w nogach te kilka dni ciężkich zajęć. W ostatnich godzinach padał deszcz przed meczem i dwa ostatnie treningi przedmeczowe no, toczyły się na grząskiej murawie i Grosik nie mógł wykorzystać swojego tego atutu w meczu, czyli ogromnej szybkości, no, ale jak już podał, to naprawdę grzechem było, by Artur Sobiech gola nie strzelił. Natomiast no, wciąż ta hierarchia tych lewych pomocników jest taka, że Maciej Rybus wyprzedza Kamila Grosickiego, że w meczu ze Słowacją to prawdopodobnie piłka Sztereka Groznego zagra na lewej stronie i na tej podstawie selekcjoner wyciągnie wnioski, ale Grosik na pewno jest bardzo blisko pierwszej jedenastki pod takim względem, że po prostu gdyby cokolwiek stało się Rybusowi, to absolutnie nie będzie widać między nimi dużej różnicy, jeśli będzie grał jeden czy drugi. Na pewno też Kamil będzie wchodził na Euro. Jestem przekonany, że on dostanie minimum 15-20 minut w jakimś meczu, jeśli odpukać coś będzie się nie układało i będzie mógł przesądzać o wyniku, wchodząc, jak to się ładnie mówi, na podmęczonego przeciwnika, bo rzeczywiście szybki jest nieprawdopodobnie. To było widać tutaj w sparingu, było widać, kiedy tylko przyjechał. Był wypoczęty, był zrelaksowany. To naprawdę miło, aż się go oglądało, choć grała kadra w niedzielę sparing z czwartoligowymi amatorami austriackimi, ale Grosik wtedy błysnął. W meczu z Łotwą było troszeczkę słabiej, ale to będzie kluczowe ogniwo, albo takie rezerwowe. Franciszka Smudy, selekcjoner, nie lubi robić zmian, ale jestem przekonany, że Kamil będzie wchodził i coś będzie potrafił dać reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy. Kończąc wątek jakby Kamila Grosickiego, też myślę, że mówił Robert tutaj o jego rywalizacji z Rybusem. Ja myślę, że pomiędzy nim a Rybusem to jest jednak taki milimetr przestrzeni w tej rywalizacji. Natomiast pomiędzy na przykład napastnikami, jak Artur Sobiech i Paweł Brażek, a Lewandowskim, ta przepaść jest kosmiczna i tutaj jakby nie ulega wątpliwości, kto będzie grał. Myślę, że jeśli kadra Franciszka Smudy nie ma zmienników, bo nie ma zmienników, ten mecz wczoraj pokazał, że mamy kłopoty i to bardzo duże z rezerwami, no to Kamil Grosicki jest takim pierwszym super rezerwowym i ja na miejscu trenera Smudy, bez względu na to, jak układa się mecz, to w każdym meczu chciałbym mieć takiego zawodnika na ławce, wpuścić go, tak jak Robert powiedział, na podmęczonego rywala w 60 minucie, jeśli się nie układa wcześniej, w przerwie, ale to jest przynajmniej taki rezerwowy, który może dać coś zespołowi, który może zrobić różnicę, a nie jest tylko uzupełnieniem składu. Dziękuję wam bardzo, panowie, dziękuję państwu i zapraszam do oglądania naszych materiałów ze zgrupowania reprezentacji Linz.